Dzisiaj w samochody WB Car prezentujemy Państwu SUV-a z bardzo takim mocnym akcentem sportowym, czyli Cupra ATK. Jest to już do koncernu Seata, aczkolwiek jakieś elementy zapożyczone jeszcze z Seata tutaj zobaczymy. Między innymi widzę, jeszcze jest logo Seata na lampach. Natomiast cała, jakby można powiedzieć, otoczka wokół tego samochodu została zbudowana od nowa. Czyli przede wszystkim mamy nowe logo, świadczące o tym, że samochód należy już do samochodów, można powiedzieć, sportowych. Tutaj mamy bardzo dobre osiągi, jeżeli chodzi o samochód tej klasy, bo na filmach na YouTube, jak sobie oglądałem, to widziałem filmy, gdzie bez żadnych modyfikacji udawało się rozpędzić ten samochód do 100 km na godzinę w granicach 4,5-4,6 sekundy do 100 km na godzinę. A co bardzo ważne i chyba moim zdaniem najważniejsze tutaj, ta jednostka, która zamontowana jest w tym samochodzie, dwulitrowa TFSI, jest bardzo, można powiedzieć, podatna na wszelkiego rodzaju wśród osób z zacięciem sportowym, jeżeli chodzi o tuning, i tutaj można bez problemu sobie ten samochód podkręcić nawet do 400 koni. Obecna tutaj przed Państwem ATK Cupra bazuje w podstawowej, tutaj takiej katalogowej opcji, mocą dysponuje 300 koni mechanicznych. Mamy tutaj wersję dość bogato doposażoną. Między innymi mamy kamery 360 stopni, mamy pełen pakiet systemów asystujących. Mamy nagłośnienie Beats, mamy tutaj bardzo ładne 19-calowe koła, mamy na zaciskach logo Cupry, mamy tutaj najwyższy model lamp, mamy pełen pakiet systemów asystujących kierowcy, czyli mamy aktywny tempomat, mamy line assist, system utrzymujący samochód w pasie ruchu, mamy side assist, czyli system, który wychwytuje pojazdy nadjeżdżające z tak zwanym znajdujący się w martwym polu, czyli poruszając się na autostradzie. Nie będzie tutaj problemu w sytuacji, kiedy nie zauważymy samochodu dojeżdżającego do nas od tyłu. Co ciekawe, samochód cieszący się olbrzymią popularnością. Tutaj nawet próba jakiegokolwiek porównywania podobnych samochodów będzie dość trudna z racji tej, że dokładnie, tutaj możemy jakiegoś Porsche Macana, możemy, nie wiem, porównywać SQ5, możemy porównywać Tiguana, nie Airline, tylko wersję R, ale to wszystko będą samochody, które budżetowo dość sporo przekraczają tutaj. Dokładnie, to są wszystko samochody, które jak najbardziej będą tutaj mniej więcej plasowane na tej półce, jeżeli chodzi o parametry tutaj sportowe, wydolnościowe, natomiast to wszystko będą samochody sporo droższe. Tutaj w przypadku Cupry nasz egzemplarz jest wyceniany przez nas bodajże 175-990 na dzień dzisiejszy. Nie wiem, jak sytuacja się na rynku motoryzacyjnym rozwinie, czy on będzie drożej, czy on będzie taniej, to nam pokaże przyszłość. Natomiast tu już widzimy, że te samochody, jak obserwowaliśmy wcześniej rynek używanych Cupr, jest dość wydrenowany. Nie ma egzemplarzy, tak jak tu mamy w przypadku tego konkretnego egzemplarza, samochód z przebiegiem 79 tysięcy, przede wszystkim bezwypadkowy, poruszający się po drogach niemieckich, jeździł sobie w firmie, więc zakładam, że to nie była młoda osoba, nie katowała tego samochodu, bo widać też po zużyciu wewnątrz materiałów. Natomiast co najważniejsze w przypadku tego samochodu, to, że ta jednostka dwulitrowa, nawet gdyby kiedyś coś tam, nie daj Boże, się podziało, że trzeba by było jakieś tam lekką naprawę przeprowadzić, to naprawdę, proszę mi uwierzyć, to jest tak prosty silnik, jego naprawa nie przysporzy żadnych praktycznie problemów, bo wszystkie pewnie zamienne części można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Do tego każdy mechanik ogarnięty rozbierał pewnie taki silnik kilka razy w życiu, więc tutaj, jeżeli chodzi o frajdę z jazdy z tym samochodem, to dość ciężko znaleźć samochód, który da nam tyle emocji podczas jazdy po prostu w tej kwocie. Tak powiedziałem, do tego jeszcze mamy SUV-a, czyli samochód, który aspiruje do tego, żeby osoby, które chcą po prostu wyżej troszeczkę siedzieć, chcą poczuć się, że są, można powiedzieć, bezpiecznie się czują wtedy na drodze, to tak naprawdę nie ma tutaj dość takiego samochodu, który można by było porównać, że
coś mogę ewentualnie rozważyć, kupry czy któryś samochód. Jeżeli ktoś ma otwarty budżet nieograniczony, to jak najbardziej, są samochody pewnie i lepsze, ale tak jak mówię, w tym przedziale cenowym jest to moim zdaniem numer jeden. To jest moje zdanie, można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać. Wracając do naszego egzemplarza, samochód przede wszystkim serwisowany do końca w Seacie. Samochód ma pełną historię, na samochód wystawimy pełną fakturę VAT. Może być sprzedany na osobą prywatną, może być sprzedany do leasingu. Samochód bardzo ładnie wygląda, biały kolor w połączeniu z tym pakietem stylistycznym Black. Bardzo ładnie to wszystko się komponuje. Naprawdę samochód daje olbrzymią frajdę z jazdy. I jeszcze jest jeden taki plus tego samochodu, który my dopiero żeśmy wyczaili w momencie, jak wróciliśmy z myjni tutaj tym samochodem. No, strzały z silnika przeszły moje spore oczekiwania. Słyszałem RS6 raz na żywo, to powiem tak szczerze, że na pewno to nie jest RS6, ale jestem zdziwiony, że tak mocno ten wydech daje sobie radę ze strzałami. Tylko tutaj akurat nie będziemy w stanie go zaprezentować, bo samochód musi być po prostu rozgrzany. Na zimno on ani 1/10 z tego nie strzeli, ale postaramy się kiedyś, jak przyjedzie klient, będzie sobie jakąś tam jazdę testową odbywał, gdzieś dogrzejemy ten silnik, postaramy się nagrać właśnie filmik ze strzałami z tego samochodu. Tak jak wcześniej powiedziałem, samochód bardzo dobrze doposażony, w bardzo dobrym stanie technicznym, wizualnym, nic w samochodzie nie jest zepsute. Samochód dodatkowo jeszcze doposażony m.in. w kluczyk komfortowy, w nagłośnienie Beats, w pełen pakiet systemów asystujących. Mamy ładowarkę indukcyjną. Zerkniemy sobie pod maskę. Zobaczymy, co tam ciekawego nam Cupra pokaże. Tutaj mamy akurat, nie mamy siłownika gazowego, ale zakładam, że ktoś, kto ma żyłkę sportową, nie będzie problemem, jeżeli sobie maskę na chwilę podniesie i zerknie. Wszystko tutaj jest czyste, nie ma żadnych wycieków, nie ma jakichś, nie wiem, nawet zapoconych elementów, które by mogły wzbudzić jakiekolwiek podejrzenia. Wszystko jest tak, jak ma być. Tak jak wcześniej powiedziałem, TSI, przepraszam, to nie jest TFSI, tylko TSI. Silnik bardzo prosty konstrukcyjnie i dający niesamowite wrażenia z jazdy. Samochód napędzany oczywiście na 4 koła, jak każda Cupra. Nie każda, bo właśnie tutaj jest też ciekawa polityka Cupry i pewnie Volkswagena, że Leon, czyli samochód, na którego bazie powstała tutaj właśnie ATK, w wersji krótkiej już nie posiada napędu na 4 koła, tylko w wersji kombi. Bardzo ciekawie też rozwiązany tutaj próg ze stali nierdzewnej, dodatkowo podświetlany. Tutaj znajdziemy dużo elementów z Volkswagena, widzimy rogale tutaj, bardzo ładna kierownica spłaszczona. Tutaj są takie elementy nawiązujące do karbonu. Jednym elementem, który bardzo mi się podoba w tym samochodzie, chyba mam kluczyki? Mam. Pokażę, jak zrobiony jest wyświetlacz. Tutaj naszym odpowiednikiem może, czy odpowiednikiem, czy wzorcem może być Volkswagen Tiguan, ale powiem osobiście, że tutaj bardzo piękny napis Cupry, znaczek Bizza. No, powiem, że jak wsiadłem pierwszy raz do tego samochodu, byłem pod mocnym wrażeniem. Wyświetlacz między zegarami moim zdaniem dużo lepszy niż Volkswagenie Tiguanie, wyraźniejszy. Ma dużo więcej fajnych funkcji. Tutaj zaraz jak się uruchomi nawigacja, pokażemy tutaj, jak on bardzo ładnie się tutaj, no jeszcze musi sobie uruchomić mapę. Tutaj mamy akurat line assist, no i tutaj sobie możemy przerzucić właśnie tylko obrotomierz jak w sportowym typowym samochodzie. Możemy mieć dalej tutaj radio, oczywiście telefon. Tutaj jest status samochodu, czyli tutaj jak sobie wpiszemy bodajże cel i jak uaktywni się aktywny tempomat, to tutaj będziemy sobie widzieć, tu mamy stoper, ktoś będzie chciał sprawdzić, czy faktycznie ten samochód schodzi poniżej 5 sekund, będzie sobie w stanie sprawdzić. No i tutaj dokładnie to, co powiedziałem, możemy sobie obserwować systemy wspomagające kierowcę i tutaj jeszcze jest bardzo fajna opcja mapy. Tak to się powciskało, nie? Że jak... Tak, dokładnie. Tego nie widziałem osobiście w Tiguanie, żeby była ta opcja. Zawsze coś tam mi nie pasowało. Nie mogłem sobie po prostu ustawić tak, żeby miała mapę na całym samochodzie. Natomiast tu bardzo ładnie to wszystko się świeci. Samochód fajnie się dogrzał, zszedł. Masz kilka tych wariantów. Tutaj tym?
Aha. Nie wiem, tutaj sobie możemy po bokach zmieniać to, co ewentualnie by się nam mogło wyświetlać. Teraz No, będzie. nie będzie teraz. No, musi być zagrzana. To tak mówiłem, dopiero jak przyjechaliśmy z menu, no to naprawdę robiło to wszystko wrażenie, pomarańczowa nić. Nawet później pokażę na wycieraczkach, czyli tutaj na tych chodniczkach. Ktoś nie pożałował, naprawdę smaczków. Jest bardzo ładny taki przehaftowany napis Cupra, nawet na tylnych. Też w wycieraczkach też jest to zamontowane, tak, wcześniej wspomniałem, dwa gniazda USB. Tutaj mamy miejsce do ładowania indukcyjnego telefonu. Bardzo ładny taki znaczek, jak w S-kupiące na przykład. Tylko on dodatkowo w momencie otworzenia drzwi bardzo ładnie, tak fajnie mruga. Tutaj sobie. Aha, bo ja tu jeszcze Wojtek, nie miałem Cupry włączonej. Czekaj, teraz mam Cuprę. Ale to nie będzie. To już trochę szczela, ale. Słabo, nie tak. No, coś tam słychać, ale jak przyjechaliśmy wtedy. No, naprawdę powiem, że ten samochód zrobił na mnie duże wrażenie. Nie jechałem tym samochodem, jechał Wojtek, ale widziałem, jechałem za Cuprą i widziałem, jak po prostu dodał gazu, jak ten samochód się bardzo szybko odbił. Samochód przede wszystkim lekki, więc bardzo fajny w prowadzeniu. Dla kogo ten samochód? Wydaje mi się, że dla takiej dwie grupy mogłyby w tym samochodzie się dobrze poczuć. Wiadomo, osoba młoda, która chce mieć odrobinę frajdy z jazdy, szuka samochodu sportowego, jak najbardziej polecam. Mogę też osobiście polecić samochód osobom w moim wieku. Ktoś, kto już nie ma dzieci, ma dzieci powiedzmy, jak to się mówi, odchowane i szuka sobie tutaj odrobinę frajdy z życia, chce poczuć, że jest jeszcze młody, że ktoś po prostu na ulicy się obróci, kiedy sobie strzeli z wydechu, zapakuje się, pojedzie sobie na wakacje, wie, że ma prosty silnik, który nie przysporzy mu praktycznie żadnych problemów podczas jakiegokolwiek odpukać wymalowane drzewo defektu. I można wyjechać sobie tym samochodem w górę, można sobie gdzieś w lekki teren wjechać. Jeszcze procedura startu ma tych samochodów. Dokładnie, launch control, nie? Tylko ja go właśnie nie wiem, tam nie A to chcę. nie wiem. No, trzeba chyba jedną nogą się trzyma na stopie i dodaje się gazu i odpala się launch control i on wtedy odbija, nie? Ale to można sobie filmiki już takie profesjonalne pooglądać na YouTubie. Ja nie jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, ja tylko to przekazuję, co gdzieś tam sobie przeczytam. I tak bardziej nam zależy na tym, żeby przedstawić Państwu konkretny egzemplarz. A jak coś tam czasami sobie powiem więcej, to też gdzieś się mogę pomylić, także proszę tego sobie też tam się. No, mi się to osobiście najbardziej podoba w tym samochodzie, no ale każdy ma tam jakieś swoje upodobania. Popatrz, jeszcze pokaż Wojtek, może tutaj te wykończenia, które mają takie. No to na pewno też nie jest karbon, umówmy się, ale Na wzór karbonu. no, wzór karbonu i to naprawdę bardzo ładnie jest wszystko tutaj spasowane. Jeżeli chodzi o ten dokładnie konkretny egzemplarz, to naprawdę pokażemy tylną. Tylny bagażnik w tym samochodzie. Dokładnie, bardzo to jest fajnie. No i to nie jest plastik, tylko to akurat tam to jest zimne, więc zakładam, że to jest już fajnie zrobione. Wyłączmy go, może, bo już nie będziemy strzelać, bo jeszcze ktoś do nas strzeli, nie? Dokładnie, pokazujemy z tyłu. No, widać, że po prostu samochód jeździł w firmie, to nie jeździła rodzina tym samochodem. Ktoś sobie podróżował w celach biznesowych, załatwił interes i po prostu samochód służył bardziej do przemieszczania typowo takiego. Mamy elektryczną klapę, też bardzo fajna opcja. I tutaj jest opcja otwierania nogą elektrycznej klapy, tak? Dobrze mówię? Tak, I jak samochód. zamkniemy, Tak. teraz podejdź i Kluczyki są w środku, to. a ty nie masz? Nie, nie ma. A, to nie. No, to się nie otworzy, nie? Bo tak to by sobie każdy, wiesz, podchodził i na przykład na tym. No, ale jest kamera 360 stopni. Tutaj co ciekawe, nie każda Cupra, nasza jest wyposażona w dodatkowo w koło zapasowe, czyli czasami też klienci się nas pytają, czy jest koło zapasowe, wiadomo, no, nie każdy chce pompować klejem, ale tu akurat w tym samochodzie mamy. Bardzo ładnie tył, Wojtek, pokazywałeś? Tak. O, i tutaj co ciekawe, to już tych samochodów praktycznie na rynku za chwilę nie będzie, to są prawdziwe cztery rury, z których naprawdę wylatuje, kto mówią, power, czyli w momencie, jak jest samochód zimny, to pluje taką parą. To nie są jakieś Fejkowe. fejkowe wydechy, które udają, że są cztery z tyłu, tylko to faktycznie są cztery. No co, no pokażemy w paliwaczkę.
Czy jest... Nie, otworzyłem. Wlew paliwa, paliwo 98, widzisz? Czyli tak. Minimum, a nie, minimum 95. O, inaczej. Zalecają 98, ale minimum 95. Tak. No, tak to wygląda. Zerkamy z tej strony. No, powiem tak, że od salonowej wersji to się wiele nie różni. Z tyłu praktycznie chyba nikt nie jeździł w tym samochodzie. No, kluczyk komfortowy jest, czyli możemy sobie zamknąć palcem, dotykając fragmentu klamki. Otwieramy wkładając rękę i samochód się nam otworzy. Logo Cupry na fotelach. Regulacja foteli taka jakby w trzech poziomach, czyli góra-dół. Tutaj jest położenie i jeszcze dodatkowo i lędźwiowa też sobie możemy dodatkowo ustawić. Czarna podsufitka. Dużo elementów czarnych, jak progi na drzwiach, jak czarne lusterka, jak dodatki na przednim i tylnym zderzaku podkreślają sportowe aspiracje i sportowe osiągi tego samochodu. Teraz standardowo zmierzymy sobie grubość lakieru na tym samochodzie, czyli potwierdzimy to, o czym wcześniej na filmie powiedziałem, że samochód jest samochodem bezwypadkowym, czyli ktoś, kto szuka egzemplarza takiego tak zwaną igiełkę, no to ten samochód pewnie jest dla tej osoby, ale to jeszcze pokażemy. Ja będę sobie tutaj naciskał. Ktoś, kto pierwszy raz ogląda i nie wie, jakie te wartości tutaj mają się pokazywać, czyli wszystkie wartości, które będą się pokazywały w granicach 80 do 150 mikronów, będą świadczyły nam o tym, że mamy fabryczny lakier. Jak gdzieś się pojawi 160, no to też wiadomo, że to jest mikron, gdzieś ja po prostu sobie też błąd pomiaru, gdzieś ja sobie też mogę po prostu nie docisnąć tej głowicy i ona gdzieś tam przeskoczy, ale generalnie ktoś, kto się zna, a zakładam, że jak trafi na ten film z Cuprą, będzie wiedział, o czym mówię, więc sobie obejrzy spokojnie siedząc w fotelu. Jeszcze progi sprawdzimy, bo czasami nas klienci pytają też, że ja pokazuję tylko drzwi, a nie pokazuję progu. No to pokażemy próg. Co więcej, specjalizujemy się w sprzedaży samochodów poleasingowych. Samochody z reguły jeżdżą po drogach Europy Zachodniej, najczęściej są to Niemcy. Czasami coś nam fajnego kupić w Luksemburgu. Wiadomo, bogaty kraj, tam fajne samochody można znaleźć. Staramy się, aby samochody były bardzo dobrze wyposażone. Samochody, które my kupujemy, zawsze mają pełną fakturę VAT, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, są to samochody poleasingowe, które wracają z najmów długoterminowych. Kupujemy, tu jest tak jakby takim miękkim źródło jak plastik, a nie, do tego dotknąłem. Tak jak wcześniej powiedziałem, na samochód wystawiamy pełną fakturę VAT. Samochód ma wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji, przeglądy, akcyzy. Tak jak powiedziałem, zakup wtedy w leasing, powiedzmy, tego samochodu nie będzie się różnił niczym od zakupu samochodu nowego. Posiadamy umowy z wszystkimi większymi bankami w Polsce. Jesteśmy zweryfikowaną firmą. Jako sprawdzony dostawca nie ma najmniejszego problemu z zakupem naszych samochodów. Co ciekawe, możemy też umówić się z klientem na sprawdzenie samochodu. Tutaj akurat najbliżej nas znajduje się oddział Volkswagen Audi, więc pewnie zakładam, klient, jeżeli będzie sobie chciał sprawdzić ten samochód fachowo, nie ma problemu, podjedziemy sobie tutaj do oddziału Audi, Volkswagen i można sobie taki raport ze sprawdzenia samochodu zdalnie u nas zamówić. Wtedy my podstawiamy samochód do salonu, klient sobie opłaca takie sprawdzenie. Nie wychodząc z domu, dostaje pełny raport z podpisem osoby. Tam jest salon Volkswagen Audi, tak? Autospecjali. I wtedy wszystko jest wiadomo i jest tak, jak ma być. Jeszcze przyłożę tutaj. No, pełna powłoka jest powłoką oryginalną, bez napraw blacharsko-lakierniczych. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym samochodzie? Ja bym osobiście, jakbym był na kupnie takiego samochodu, pewnie bym go pewnie sobie kupił i bym go zostawił, bo tych samochodów za chwilę pewnie już nie będzie. I za ekolodzy zabiorą się za te dwulitrowe silniki, zakładam, i będą nam na siłę wciskać samochody elektryczne. I zakładam jeszcze, że część klientów zapyta o położenie powłoki kwarcowo-ceramicznej. Tutaj powiem, że w przypadku tego samochodu aż się prosi. Zabezpieczenie lakieru
przed ewentualnymi degradacją tego lakieru. Polega to na tym, że osobiście i sami wykonujemy zabieg autodetalingu. Polega to na odświeżeniu lakieru specjalnymi pastami. Później nakładamy 3 warstwy powłoku kwarcowo-ceramicznej i ta powłoka zabezpieczy samochód i jego lakier przed degradacją lakieru. Samochód będzie cały czas błyszczał, będzie łatwy w utrzymaniu. Czyszczenie czy tam płukanie na myjni bezdotykowych, wtedy po prostu mniej wrzucamy tych żetonów, łatwiej jest go opłukać z piany, on po prostu ten brud już nie przywiera tak jak do standardowego lakieru. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.